są włochate, kryją się w cieniu, a ich jad bywa niebezpieczny także dla człowieka. Wpojono nam lęk przed nimi. Pająki. A przecież to fascynujące stawonogi. Ich wyjątkowe umiejętności intrygują badaczy. Kierują się wzrokiem. Kiedy namierzą ofiarę, czają się jak kot na mysz. Temu pająkowi nić wystarczy na 3 pajęczyny. Jedwabna nić się zaciska i ofiara nie może się ruszyć. Samice atakują samca. Jeśli nie sprawdzi się jako partner, może okazać się smacznym posiłkiem. Niezwykłe pająki. Jak twierdził Darwin, sztuka przetrwania opiera się na umiejętnościach adaptacyjnych. Pająki opanowały je perfekcyjnie. Żyją wszędzie. Opisano już 42 tysiące gatunków tych stawonogów. Mieszkają w naszych domach i ogrodach, opanowały wszystkie środowiska. Znajdziemy je w wysokich górach i na odległych wyspach. Nie trzeba jednak szukać aż tak daleko. Gdziekolwiek jesteśmy, zawsze gdzieś w pobliżu ukrywa się pająk. Opanowały niemal całą Ziemię. Przystosowują się, zmieniają, rozmnażają. Tylko garstka specjalistów nadąża za nimi i rejestruje nowe gatunki. Należy do nich dr Christine Rollard. Odpowiada za kolekcję pajęczaków w paryskim Muzeum Historii Naturalnej i stale ją rozbudowuje. Wie, że na odkrycie wciąż czeka tysiące nowych gatunków. Na zwykłej łące zagęszczenie pająków wynosi średnio 200 na metr kwadratowy. To bardzo dużo, ale w większości są tak małe, że nie sposób ich zauważyć. Dlatego wielu gatunków wciąż nie udało się opisać. Co dzień odkrywamy nowe, a wraz z nimi rośnie nasza wiedza o pająkach. Dwieście pająków na metr kwadratowy, czyli dziesiątki w jednej kępie trawy. Żeby je zobaczyć, trzeba zmienić sposób patrzenia i wejść do świata, gdzie konik polny jest olbrzymem. Większość pająków bowiem mierzy po kilka milimetrów. Jak zatem skolonizowały planetę? Jak się dostały na tę łąkę? Młode pająki stanowią część aeroplanktonu. Z kądziołków przędnych uwalniają nić, unoszą odnóża i pozwalają porwać się podmuchowi wiatru. Tak rozprzestrzeniają się po kontynentach. Są wszędzie, z wyjątkiem biegunów. Dzięki wiatrom pająki pokonują nawet kilka tysięcy kilometrów. Sondy powietrzne schwytały je też na wysokości 4000 metrów. Czasem na końcu podróży trafiają w zupełnie nowe, nieznane środowisko, które muszą skolonizować. Christine Rollard szuka takich przypadkowych turystów. Na drzewach pająki ukrywają się pod korą, między gałęziami wśród liści, a czasem wysoko w koronie. Trzeba szukać ich wszędzie, ponieważ przystosowują się do każdych warunków. Umiejętności adaptacyjne to nie jedyny dar, w jaki wyposażyła je przyroda. La soie.
pajęcza. Owo cenne narzędzie pozwala im zbudować kokon, omotać zdobycz albo wysnuć pajęczynę. W swoim oksfordzkim laboratorium Chris Holland próbuje rozwikłać tajniki tej niezwykłej wydzieliny. Bada nefile, gatunek tropikalnych pająków słynących z ogromnych, niezniszczalnych pajęczyn. Są też wyjątkowo łakome. Pająki, które tu widzicie, nie są wegetarianami. Ich przysmak stanowią drobne muszki. Nić pajęcza to niezwykły materiał. Powstaje z niej sieć, która nie tylko wytrzyma ciężar pająka, ale także pochłonie energię uderzającego w nią owada. A przecież jej włókno jest 30 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Zje na głowę wszystkie syntetyczne polimery. Chris bada nić, unieruchamiając pająka i wyciągając ją z kądziołków, nawet po 30 metrów naraz. Większość zwierząt musi szukać budulca na dom, na przykład ptaki muszą gromadzić gałązki, z których zrobią gniazdo. Tymczasem pająk nosi budulec w sobie. Temu pająkowi nici wystarczy na 3 pajęczyny. Nić jest produktem wydzieliny, która znajduje się w organizmie pająka. Tam przypomina gęstą zupę. Dopiero przechodząc przez specjalne brodawkowate gruczoły, kądziołki przędne, zastyga w nić. Nić pajęcza jest zbudowana z dwóch rodzajów białka. Jednego o długich łańcuchach, nadającego jej siłę, oraz drugiego tworzącego liczne wiązania i rozgałęzienia, zapewniającego elastyczność. Proporcjonalnie nić pajęcza byłaby mocniejsza od stali i wytrzymalsza od keflaru. Jak to się dzieje, że tak szybko zmienia stan? Chris Holland próbuje wyjaśnić tę zagadkę przy użyciu mąki kukurydzianej. Ta zawiesina, w zależności od tego, jaką energię przyłożymy, zachowuje się jak ciecz bądź jak ciało stałe. Jeśli powolutku będę naciskał, dłoń będzie się zanurzać. Jeśli zaś spróbuję mocno i szybko uderzyć ręką, zobaczymy, że ta nasza mieszanka zachowuje się jak ciało stałe. Jeśli wyjmuję ją i szybko ugniatam, reaguje jak ciało stałe. Kruszy się. Odpuszczam i zaczyna się rozpływać. W gruczole pająka zachodzą podobne procesy. Początkowo wydzielina jest płynna, ale w miarę jak kądziołki się zwężają, energia wkładana w jej uwolnienie staje się większa i nić tężeje, zamieniając się we włókno. Wydzielina jest produkowana przez liczne gruczoły. Dzięki temu pająk, w zależności od potrzeb, może zmieniać jej właściwości – wytrzymałość, gęstość i średnicę. Snucie pajęczyny to skomplikowana czynność, wymagająca precyzji. Najpierw z najmocniejszej nici tworzy się podstawę w kształcie gwiazdy. Thank you.
Następnie pająk buduje tymczasową, promienistą ramę. Potem krążąc od zewnątrz do środka, wypełnia ramę nicią już inną, lepką i elastyczną. Równocześnie połyka tymczasową ramę. Tajną bronią pająka jest właśnie owa lepka nić. Pod mikroskopem elektronowym widać sznur pereł powstających w kontakcie z wilgotnym powietrzem. To miniaturowe kropelki kleju. Pająk nie daje się schwytać we własną sieć, ponieważ odnóża ma pokryte substancją przypominającą wosk. Rano krople rosy podkreślają idealną geometrię pajęczyny. Jej kształt nie jest jednak przypadkowy. Thomas Hesselberg, członek oksfordzkiego zespołu badającego właściwości pajęczyn, obserwuje pracę swoich podopiecznych umieszczonych w specjalnych ramach. Interesuje go, jak pajęczyna wytrzymuje działanie żywiołów. Jeśli mocno wieje, pająk w ogóle nie będzie snuł pajęczyny. Przy słabym wietrze jednak zmodyfikuje ją. Sieć będzie mniejsza, żeby praca nad nią trwała krócej i żeby nie zniszczył jej wiatr. Badacz umieszcza pająka w tunelu wiatrowym i obserwuje, co dzieje się z pajęczyną. Okrągła okazuje się najsilniejsza, ale nie ma nieograniczonej wytrzymałości. Jeśli wiatr jest tak silny, że pająk może stracić pajęczynę, zaczyna wciągać nić. W ten sposób przetwarza obecne w niej proteiny, które wykorzysta do budowy następnej sieci. Pająk zjada wtedy nie tylko nić, ale i drobne zdobycze, które wpadły w sieć. Najczęściej pająk niszczy i odbudowuje pajęczynę raz albo dwa razy dziennie. Pajęczyny przybierają niezwykle różnorodne kształty i formy. Te struktury to często prawdziwy majstersztyk. Właśnie dzięki temu pająki kolonizują różne środowiska, także nasze domy. Christine Rollard nie szuka pająków wyłącznie na łonie przyrody. Piwnice i strychy to również idealne miejsca. Rzadko odwiedzane zakątki, gdzie zakurzone pajęczyny tworzą atmosferę jak z horroru. W tak sprzyjających warunkach pająki mogą tkać olbrzymie, przerażające sieci z naszych najgorszych snów. Najczęściej zakładamy, że pajęczyny mają geometryczny kształt, nic bardziej mylnego. Oto sieć w kształcie lejka. Robią ją pająki-kątniki, które spotykamy w domach. Przez swój kształt i pokryte włoskami ciało kątniki budzą niechęć. Oskarżamy je niesłusznie, że gryzą nas w nocy.
tymczasem są dla nas całkiem nieszkodliwe. To wszystko czarna legenda. W domach często spotykamy też pająki z rodziny nasosznikowatych. Budują luźną, nieregularną, splątaną pajęczynę. Ich cechą charakterystyczną jest szybki, obrotowy ruch, dzięki któremu drapieżniki nie potrafią ocenić ani ich wielkości, ani ułożenia. Dzięki temu pająk staje się dla nich właściwie niewidoczny. To również interesująca pajęczyna, dzieło innego pająka. Zasadniczo jest geometryczna, ale jedna część nie ma spiral. Pająk czeka w kryjówce połączonej z siecią nicią sygnalizacyjną. Kiedy zdobycz wpada w sieć, pająk niczym wędkarz, który czuje szarpnięcie linki, rzuca się do środka pajęczyny i chwyta ofiarę. Jedną z najniezwyklejszych pajęczyn można zobaczyć w naszych żywopłotach, jeśli uda się wypatrzyć jej budowniczego. Jest wielkości połowy ziarna ryżu. Jest. Ten pająk zakłada oryginalną pułapkę. Buduje trójkątną sieć, potem przeciąga do gałązki naprężoną nić, która utrzymuje trójkąt. Kiedy ofiara wpada w pajęczynę, pająk uwalnia nić i zdobycz zaplątuje się w sieci. Pająka utożsamiamy z pajęczyną, a przecież większość gatunków w ogóle nie buduje sieci. Niektóre wolą bezpośredni atak. Pewien gatunek snuje nić z kleistą kulką na końcu. Potem produkuje chemiczną substancję przyciągającą ofiarę, a następnie chwyta ją na jedwabne lasso. Pająki polują też na pająki. Są kanibalami. Ich nieprzyjaciel jest jadowity, zatem należy podchodzić do niego ostrożnie. Ten pająk poluje na odległość, rozsnuwacz plujący. Nie rozciąga sieci, zarzuca ją na ofiarę. Roberta Satera z Vassar College pod Nowym Jorkiem intryguje ten gatunek i jego niezwykła metoda polowania. Cała sztuka polega na tym, by umieścić tego pająka na wprost rozsnuwacza. Może tak. Jest. Niczego nie zauważyliście, bo wszystko trwało 35 tysięcznych części sekundy. Ludzkie oko nie rejestruje takiego ruchu. Badacz opracował więc własny system, pozwalający sfilmować atak tak, by później można było go odtworzyć.
Jeśli chcemy zobaczyć ten ruch, musimy filmować z prędkością 2000 klatek na sekundę. W procesie ewolucji szczękoczułki tego pająka zamieniły się w miniaturowe działa armatnie wysuwające się z niespotykaną prędkością. Tu widać szczękoczułki pająka wysuwające się i chowające mniej więcej 1000 razy w ciągu sekundy. Takiego ruchu nie spowodują mięśnie, które nie kurczą się tak szybko. Ale może on zostać wywołany przez ciecz, błyskawicznie wydostającą się na zewnątrz. Podobne zjawisko obserwujemy w szlauchu. Jeśli odkręcamy wodę i nie trzymamy końcówki, będzie drgała w jedną i w drugą stronę. Rozsnuwacze plujące mają specyficzną budowę, umożliwiającą im taką metodę polowania. To jedyny gatunek wyposażony w dodatkowy gruczoł produkujący nić. Umiejscowiony na głowotułowiu, nadaje pająkowi zaokrąglony kształt. Przy okazji badań nad rozsnuwaczami Robert Satter odkrył, że ich nić ma dodatkową, zdumiewającą właściwość. W tym eksperymencie sprowokujemy pająka, żeby zarzucił sieć na dwie linki. Dzięki temu będziemy mogli zaobserwować kolejną niezwykłą właściwość jego nici, która będzie przyciągać linki do siebie. Oznacza to, że kiedy pająk zarzuci sieć na zdobycz, nici kurczą się, uniemożliwiając ofierze ruch. Sprytne. Te wyjątkowe umiejętności sprawiają, że rozsnuwacz plujący znakomicie radzi sobie nocą. Za dnia nie sposób go wypatrzeć. Ukrywa się pod kamieniami, gdzie nie dostrzegą go drapieżniki. Są gatunki, które stają się niewidzialne, by skutecznie atakować ofiarę. Jeśli pająk stosuje atak z zaskoczenia, nie potrzebuje pajęczyny, tylko cierpliwości. Christine Rollard szuka w południowej Francji pająka z rodziny Stenizidae, mistrza kamuflażu. Często uważa się, że pająki te występują jedynie w tropikach, tymczasem zamieszkują one wszystkie ciepłe regiony świata. Trudno je zauważyć, bo znakomicie wtapiają się w otoczenie. Tu znajduje się wejście do nory pająka. Zasłania je klapka z pajęczej nici pokryta resztkami roślin. Kiedy pająk poluje, delikatnie uchyla klapkę i czai się tuż pod nią, czekając, aż ofiara zjawi się w jego zasięgu. Te podziemne kryjówki są znacznie bardziej skomplikowane, niż by się mogło wydawać. Pająki potrafią zżłobić idealnie okrągłe korytarze o głębokości nawet 20 cm. Jeśli robi się gorąco, budują drugą klapę chroniącą przed upałem i drapieżnikami. Kiedy nie polują, większość czasu spędzają za tymi utkanymi przez siebie drzwiami. W Azji żyją gatunki, które udoskonaliły tę technikę polowania. Tkają linkę połączoną z ich odnóżami. Potem tylko czekają w ukryciu, aż ofiara ją poruszy.
wracamy do Europy, gdzie w naszych ogrodach na kwiatach czają się pająki z rodziny ukośnikowatych. Niektóre nawet potrafią w ciągu kilku godzin zmienić kolor, by całkowicie wtopić się w otoczenie. Potem czekają bez ruchu, aż zdobycz znajdzie się w ich zasięgu. Samo polowanie wymaga sprytu, bo nieraz ofiara okazuje się większa od drapieżnika. Pająk ma jednak tajną broń, której zawdzięcza sukces. Wiatr. Ten pająk wstrzyknął motylowi neurotoksynę, która w parę sekund paraliżuje owada. Służą mu do tego szczękoczułki zakończone pazurkami jadowymi, przypominającymi szczypce. Jad pająka zwykle jest nieszkodliwy dla człowieka, ale dla wielu owadów zabójczy. Wiąże się z nim niezwykły proces, trawienie zewnętrzne. Do organizmu ofiary wraz z jadem zostaje wprowadzona ślina. Zawarte w niej enzymy powodują, że tkanka zamienia się w ciecz, którą pająk następnie wysysa. Kolejna wyjątkowa umiejętność przyczyniająca się do sukcesu tych stawonogów. Pewien niezwykły gatunek pająków jednak gardzi owadami. Topik, żyjący na rozlewiskach, to jedyny wodny gatunek pająków. Co prawda ewolucja nie podarowała mu skrzeli, ale topik radzi sobie, chwytając pęcherzyki powietrza, które następnie przytrzymuje włoskami pokrywającymi jego ciało. W ten sposób buduje swój własny keson. Na tym nie koniec zdumiewających talentów topika. Potrafi on rosnąć podwodną sieć, w której gromadzi powietrze. Ta pajęczyna nie służy do polowania. To kolejny keson. Topik ma jad na tyle silny, że może polować na ryby. Zdobycz wciąga do kesonu, żeby woda nie rozcieńczyła jadu. Topik to pająk jedyny w swoim rodzaju. Tymczasem na naszych polach mieszka bodaj najróżnorodniejsza rodzina pająków, licząca ponad 5000 gatunków – skakuny. Łatwo odgadnąć, co jest ich specjalnością. Wystarczy spojrzeć na wyjątkowo duże oczy, najbardziej skomplikowane w świecie pająków. Elizabeth Jacob z Uniwersytetu Massachusetts próbuje odkryć wszystkie ich właściwości. Ten eksperyment pozwoli sprawdzić, czy skakuny odróżniają kolory. Elizabeth i jej asystentka umieszczają na łące kolorowe patyczki z niewielkimi gniazdkami na górze. Upewniają się, czy pająk się już zadomowił. Wyjmuje pająka z gniazda i położy obok pałeczki, której wcześniej nie widział. Sprawdzimy, jak zareaguje.
Wychodzi z pojemnika. Rozgląda się. Idzie do pałeczki. Skakun nie widział wcześniej patyka, więc nie może polegać na chemicznych śladach, które zostawiłby, żeby zlokalizować gniazdo. Musi polegać na innym zmyśle. Wygląda na to, że rozpoznał kolor. W laboratorium Elizabeth Jacob próbuje wyjaśnić, jak kilkumilimetrowy pająk może mieć tak znakomity wzrok. Skakuny mają znakomity wzrok, najlepszy ze wszystkich bezkręgowców lądowych. Wykorzystują go na wiele sposobów, zwłaszcza przy polowaniu. Polują jak koty. Kiedy namierzą ofiarę, czają się jak kot na mysz. Czekają, a potem błyskawicznie atakują. Skakuny nie skaczą na oślep. Dzięki znakomitemu wzrokowi mogą dokonywać w powietrzu prawdziwych akrobacji. Skakuny mają cztery pary oczu. Największe, głównej pary, znajdują się z przodu głowy i wychwytują szczegóły. Nas interesuje, jak poszczególne pary współpracują ze sobą. Sprawdzamy to, zamalowując każde z nich. Zaczynamy od oczu głównej pary. Zauważa ofiarę, bo dzięki pozostałym podrzędnym oczom widzi, co się dzieje z boku i za nim. Orientuje się też w przestrzeni dzięki parze oczu z przodu. Nie potrafi jednak rozpoznać ofiary. Idzie w jej stronę, po czym się wycofuje, jakby nie wiedział, z czym ma do czynienia. Oczy głównej pary mają niezwykłą budowę, nieruchomą soczewkę po zewnętrznej stronie ciała pająka oraz maleńką siatkówkę na końcu długiego cylindra. Siatkówka pozwala doskonale obserwować szczegóły. Składa się z wielu komórek wrażliwych na światło, ale ponieważ jest nieduża, pająk widzi nieduży obszar na wprost siebie. Cały bajer polega na tym, że siatkówka porusza się wewnątrz oka. Cały cylinder się porusza. Dzięki temu pająk, nawet jeśli pozostaje nieruchomy, może rozglądać się na prawo i lewo. Skakuny zawdzięczają więc bystry wzrok cylindrowi, nie gałce ocznej. Porusza się on dzięki pracy otaczających go mięśni. Oczy stanowią dla skakuna narzędzie polowania. Zapada noc, ale to nie oznacza końca polowania. Aby pogońcowate nie wchodziły w drogę groźnym skakunom, ewolucja wyposażyła je w zdolność widzenia w nocy. Kiedy Robert Satter świeci latarką po łące, widzi oczy pogońcowatych migoczące w ciemności niczym kocie ślepia. Światło wpadające do oka pająka ma jedną szansę interakcji z fotoreceptorem, a potem dostaje drugą, bo odbija się od mechanizmu wewnątrz oka działającego jak lustro. Dzięki temu ponownie może wejść w interakcję z fotoreceptorem.
świnie, psy, koty, wszystkie one mają oczy, które świecą w mroku. Ewolucja, która uznała za stosowne zaostrzyć wzrok ssaków polujących nocą, podobne rozwiązanie zapewniła pogońcowatym. Pogońcowate i skakuny stanowią wyjątek potwierdzający regułę. Większość pająków ma słaby wzrok. Pająki reagują przede wszystkim na drgania. Na odnóżach mają różnego typu włoski, pozwalające odbierać wibracje. Sur toutes les pattes, donc des soies de différents types, qui peuvent détecter les vibrations. Pająki nie mają narządów słuchu, ale włoski na odnóżach stanowią niezwykle wrażliwe receptory. Dzięki nim pająki odczuwają najlżejszy ruch powietrza wywołany przez skrzydła owada. Ich system komunikowania się opiera się na umiejętności odbierania fal dźwiękowych i wibracji nie do wychwycenia przez ludzkie ucho. Liście ściółki to nie tylko mieszkanie pająków. Dzięki niemu łatwiej wychwytują ruch ofiary. Wykorzystują je również do komunikowania się z partnerem. U niektórych gatunków te ruchy i drgania stanowią nieodzowny element godów, sygnałów niesłyszalnych nawet dla naukowca. George Utz z Uniwersytetu Cincinnati od 20 lat bada sposoby komunikowania się pająków na przykładzie gatunku z rodziny pogońcowatych, występującego tylko w Ameryce Północnej. Na tym liściu samica zostawiła nić z sygnałami chemicznymi, które zachęcą samca do godów. Ten laserowy miernik drgań pozwoli nagrać odgłosy, jakie będzie wydawał samiec umieszczony na liściu. Odpowiedzi na ślady zostawione przez samicę powinien rozpocząć zaloty. Dla samca liść to membrana, na której wybija rytm w nadziei, że przykuje uwagę samicy. Uderza z całej siły, by wywrzeć jak najlepsze wrażenie. W tych sygnałach zamyka się wiele informacji o samcu, czytelnych dla samicy. Częstotliwość uderzeń, towarzyszące im wibracje pozwalają określić jego wielkość. Tempo i czas trwania tańca świadczą zaś o żywotności potencjalnego partnera. Porównując wideo i wykres dźwięku, widzimy, że sygnały wizualne i dźwiękowe są nadawane symultanicznie, co buduje niezwykle silny przekaz, który z pewnością przykuje uwagę samicy. W jaki sposób samica interpretuje te sygnały? To bada inny naukowiec, Dave Clark. Odkrył on, że samica pogońcowatych na pająka na ekranie reaguje identycznie jak na żywego. Całe szczęście, że pogońcowate mają tak dobry wzrok. Dziś pokażę samicom galerię kandydatów obdarzonych różnymi przymiotami. Jednemu powiększymy włoski. Możemy też zmienić ich zachowanie, przyspieszając lub spowalniając ruchy samców. Behavior of the spider by making it move faster across the screen, changing the rate of its movement, or
other aspects of it. Przednie odnóża tych pająków mają oddziaływać przede wszystkim na wzrok. Pokryte gęstymi włoskami stanowią swego rodzaju chorągiewki sygnalizacyjne. Wirtualny samiec rozpoczyna swój taniec godowy. Żywy samiec przyjmuje wyzwanie i próbuje przebić go w walce o wdzięki domniemanej samicy. To reakcja nieznana wśród bezkręgowców. Okazuje się, że element wizualny odgrywa niezwykle ważną rolę. Pozwala rozpoznać gatunek, przykuć uwagę samicy z dużej odległości, a pogońcowatym, które mają znakomity wzrok i żyją wśród liści ściółki, pomagają odróżnić samca od tła. It's probably used to attract female attention from long distances and to help these males distinguish themselves from the backgrounds against which they live. Jeśli sygnały wizualne odgrywają tak ważną rolę w zalotach, jak to wygląda u skakunów obdarzonych niezwykle rozwiniętym zmysłem wzroku? Damian Elias z Uniwersytetu Kalifornijskiego miał zaszczyt obserwować najbardziej wyrafinowany taniec godowy w świecie pająków. Umieścił śpiącą samicę na membranie podłączonej do laserowego wibrometru. Następnie obrócił ją, by znalazła się na wprost partnera. Ustawiamy samca tak, by zauważył samicę. Dla samca kopulacja to niebezpieczny interes. Pająki są kanibalami, a samce zwykle nie dorównują wielkością samicom. Samica tego gatunku skakuna będzie kopulować tylko raz w życiu, więc wyjątkowo starannie wybiera partnera. Samiec musi udowodnić, że jest najlepszy, najsprawniejszy, a bystremu oku partnerki nie ujdzie najmniejszy błąd w tańcu. Podnosi odnóża, a równocześnie bardzo szybko porusza odwłokiem, produkującym drgania, które właśnie słyszeliśmy. Potem wyciąga odnóża i przez ułamek sekundy muska samicę. To bardzo szybki, krótki ruch. Widać wyginające się włoski. Potem przychodzi do wybijania rytmu odnóżami. Ewolucja zatroszczyła się o samce. Ich jądra nie są powiązane z narządem rozrodczym. Samiec upuszcza parę kropel nasienia na pajęczynę, później napełnia swoje zbiorniki na spermę umieszczone na nogogłaszczkach. Kopulacja to niebezpieczna gra, w której obowiązuje jedna reguła – zrobić swoje i nie dać się zjeść. Wszystkie chwyty dozwolone. Niektóre samce odwracają uwagę partnerki tańcząc wokół niej, a równocześnie dyskretnie omotując ją nicią. Pająk z rodzaju nefila jednak najbardziej ryzykuje. Tu dysproporcja między samcem a samicą jest olbrzymia. Samiec może zbliżyć się do partnerki wyłącznie, kiedy jest zajęta jedzeniem. Skrada się powoli i ostrożnie. Cała sztuka polega na tym, by dotrzeć do spodu odwłoka i nie dać się pożreć. Potem wystarczy wprowadzić do środka nogogłaszczkę. Tym razem samiec uchodzi z życiem, ale chwilę później popełnia głupi błąd. Nie potrafi się oprzeć pokusie i rzuca się na jedzenie.
żelazna reguła w świecie pająków – nie nadużywać gościnności. Zapłodniona samica po pewnym czasie składa jaja. Tu również ewolucja wypracowała dość skomplikowane strategie. Dla większości pająków najważniejsze to chronić potomstwo przed długą zimą. Wiele gatunków żyje tylko rok. Te, które składają jaja jesienią, jak Agriope trifasciata, starają się przede wszystkim ochronić jaja przed zimnem. Zwłaszcza, że temperatury tutaj bywają dość niskie. Ukrywają je więc w szczelnym kokonie, który nie dopuszcza chłodu. Różnica między temperaturą w środku i na zewnątrz jest wyraźna. Samica Agriope trifasciata wkłada wiele wysiłku w zapewnienie potomstwu jak najlepszych warunków. Najpierw umieszcza jaja pod jedwabną kopułą. Następnie oplata tę specyficzną kołyskę kilkoma warstwami nici. Każda pełni określoną funkcję. Pierwsza warstwa chroni jaja przed wypadnięciem. Druga, delikatna i puszysta, tworzy komorę, w której młode pająki schronią się po wylęgnięciu i przeczekają pierwsze tygodnie życia. Kokon jest już gotów. Samica okrywa go teraz sztywną warstwą. Na końcu zaś barwi go, żeby ukryć potomstwo i kokon przed wzrokiem drapieżników. Pracowała 8 godzin, ale stworzyła prawdziwe cacko. Wyczerpana wkrótce umrze, ale zatroszczyła się o dobry start dla potomstwa. Nie wszystkie pająki są skazane na sieroctwo. Samice niektórych gatunków noszą kokon aż do czasu, gdy wylęgną się młode. Pogońcowate na przykład pozwalają młodym wdrapać się na siebie. Naukowcy widywali samice, które przez tydzień dźwigały tak 100 małych pająków. Choć pająki składają setki jaj, dorosłości dożywa tylko 1%. Przeciętnie para zostawia po sobie tylko 2 potomków. Tyle, by z trudem zachować gatunek. Zanim młode same zaczną się rozmnażać, będą musiały się zmierzyć z licznymi przeciwnikami. Pająki zdołały skolonizować tyle środowisk dzięki różnorodnym strategiom, które pozwalają radzić sobie w każdym otoczeniu. Te stawonogi polegają na pomysłowości jednostki, a nie na sile stada.
Dzięki swojej innowacyjności likwidują owady skuteczniej niż ptaki. W ciągu roku pająki chwytają ponad 400 milionów owadów na kilometrze kwadratowym. Odgrywają kluczową rolę w naszych ekosystemach. A mimo to wciąż nie udaje im się zdobyć naszej sympatii. Od nas zależy, czy zmienimy swoje podejście do pająków i zauważymy w nich mistrzów adaptacji, z których powinniśmy brać przykład. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak, konsultacja dr Izabela Olejniczak i Paweł Boniecki. Czytał Janusz Szydłowski.